Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rozpoczął swoją działalność w 2016 roku. Od tego czasu naszym głównym zadaniem jest aktywizacja ruchowa osób starszych w celu poprawy bądź zachowania sprawności funkcjonalnej w codziennym życiu. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorską, w tym nauczycieli akademickich na terenie kampusu AWFIS oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wśród oferowanych zajęć realizowanych w przyjaznej atmosferze aktywność podejmowana jest w środowisku wodnym, na sali gimnastycznej oraz w terenie, zatem każdy może wybrać coś dla siebie stosownie do własnych możliwości i preferencji. Oferta UTW obejmuje zajęcia na siłowni, ukierunkowane na profilaktykę sarkopenii i osteoporozę, gimnastykę korygującą postawę ciała, przeciwdziałając bólom kręgosłupa czy ćwiczenia zapobiegające upadkom. Podczas aktywności zwracana jest uwaga na często zatracany oddech funkcjonalny i związane z tym problemy, takie jak astma czy bezdech senny. Podczas aktywności plenerowych realizowane są zajęcia zgodnie z koncepcją New Walking, to jest systemie treningowym opartym na marszu z dodatkowym obciążeniem kończyn górnych, w skład którego wchodzą Nordic Walking, Bungee Pump, Pro X Walker czy Smoothway. W ramach działań warto wspomnieć o programach społecznych, jak Seniorada czy projektach badawczych. Słuchacze naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają możliwość uczestnictwa w projektach badawczych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Wspomniane programy ukierunkowane są na profilaktykę wybranych schorzeń wieku podeszłego, jak sarkopenia, osteoporoza, zespół metaboliczny, nietrzymanie moczu oraz zaburzenia funkcji poznawczych. Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach ruchowych oraz badaniach profilaktycznych obejmujących szeroką diagnostykę stanu zdrowia z uwzględnieniem konsultacji z fizjoterapeutą lub trenerem. Głównym celem prowadzonych badań jest określenie roli aktywności fizycznej w profilaktyce ryzyka wystąpienia niesprawności u osób starszych. Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem w życiu codziennym seniorów. Każdego dnia powinniśmy być aktywni, by budować swój potencjał biopsychospołeczny. Serdecznie zapraszamy na zajęcia programowe UTW AWFIS, podczas których będziecie Państwo mogli uczestniczyć w różnych formach aktywności pod okiem profesjonalnej i sympatycznej kadry instruktorskiej. Serdecznie zapraszam. Korzystam z Uniwersytetu Trzeciego Wieku od samego początku. Dlaczego korzystam? No dlatego, że daje mi zdrowie, dobre samopoczucie. Dostaniecie się Państwo pod opiekę bardzo dobrych trenerów i sympatycznych ludzi. Osobom podejmującym aktywność razem z nami serdecznie dziękujemy za zaufanie, zaangażowanie i niesamowitą energię, a osoby jeszcze niezdecydowane zapraszamy do aktywności razem z nami.